Cześć, cześć, tutaj Pawsą. Zaczynamy kolejny odcineczek z Mafii. Mamy prawie 20 godzinę, jak zaczynam, więc pogramy z pół godzinki. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Dobra. Tym razem weszłem do auta, za pierwszym razem praktycznie. Oj, trochę obdrapałem samochodzik mu. What happened. I know that a capo needs to talk to his soldiers without some other guy getting in the way. Chłopaki jak zawsze gadają podczas jazdy autem. No, furka fajna. Taki trochę kajaczek. Kajaczek z kołami. Anything's better than those grifters trying to shift their hooch before the 21st went through. Ah, this is only the start of it. I got plans. Czekajcie, dobra, zmieniło mi trasę, bo już myślałem, że zawrócę. Czemu nie zawrócić mam? Tutaj miał być. Mówili, że szybciej. Czekajcie. Sprawdzimy troszeczkę ustawienia jeszcze. Gramy Full HD. Monitor mam teraz Full HD. Więc tak gramy. Wymieniłem się z bratem. W sumie. Wysokie. Nie włączamy żadnych DLS-ów i tych innych badziewi. A wiecie jak to jest? Po co takie gówno nam? Dźwięk. Dobra, sterowanie. Wszystko ok. Oto gramy praktycznie maksa, mamy 60 klatek. No, jakoś lepsza teraz jest. Coś chyba mi się nie udało z ustawieniami wcześniej. Gdzie tam będzie skręcał? Nie ma świateł. Dobra, chłopie. Oj, ale mnie przypieprzył. Kurczę, ta mafia to fajna gierka. Dobra, jedziemy dojść sobie dalej. Trochę brakuje rozdzielczości. W sumie w 4K bym sobie pograł. O, ale się poszedłem po prostu na czołóweczkę. No siory, siory. Tak się zdarzyło. Dobra, jedziemy przez, nie wiem, zatokę, rzekę. Przez most na pewno jedziemy. Widzicie? Dobra. Dobra, przypieprz. To zapinaj pasy, chłopie! Pasy ratują życie. Kurczę, ta kierownica jest wielka, no? Kiedyś nie było. Wiecie, pasów to wiadomo. Nie o tym myślał w latach 30. o pasach. Nie było wspomagania kierownicy. Więc. Siedziało się całkiem inaczej. Zobaczcie, zagłówków nie ma niczego. Też auto były wolniejsze dużo. Z tym można było na to patrzeć. Inne bezpieczeństwo, inne stany w ogóle. Teraz mamy tyle elektroniki, że to się wszystko psuje. Pepe. Pepe, to mi się przypominają się piłkarz Realu. Enjoy, I'm glad you're off the roof, Tom. Sarah threatened to leave me if I didn't dry out. I know. She told you. No. I put her up to it. Drunkards get sloppy, Tom.
I didn't want you to make a mistake we couldn't live with. No, no. Jedzenie za co minuty. The meal is a masterpiece as always. Molto grazie, Don Salieri. Praise from such a gourmet as you. A pozjadłem takie dobrej włoskiej restauracji w Ameryce. Czasem lepsze niż są we Włoszech nawet. O, się będzie działo. Ale będą napitalać. Pepe nie żyje. Thompsony. Chyba zaraz będziemy się strzelać. Będziemy się napitalać. W sumie mogli wrzucić koktajle Molotowa. To by poszło im jeszcze lepiej. O jeju, no to będzie zajebiście, musimy go bronić. Dobra, dwóch załatwionych. Mamy jeszcze dużo życia, to nie będziemy teraz się z nimi strzelać. Musimy wyjść tutaj. O kurde, bijemy ich jak dzieciaczki z przedszkola. Gdzie jesteś? Dobra, tego też załadowaliśmy. Dobra, tu są cztery, następni, więc myślę, że szybko ich załadujemy. No to łatwo idzie. Dobra, dwóch załatwiliśmy. Szybko przeładować. Weźmiemy Thompsona. Dobra, Thompson jest nasz. No czekaj, czy ktoś mnie tam strzelił z boku? Jakiś frajer mnie tam postrzelił. C. Gdzie on jest? Kurde, no to jest niemożliwe, żeby mnie tak szybko zabili. No dobra, ale zaczniemy jeszcze raz. Trochę szybko, może popełniłem jakieś błędy. Nie pamiętam, jak się wychyla. Jeszcze w tej gierce. Ale będzie dobrze, będzie. Będziemy grać. Dobra, będzie albo będzie, jak to woli. Tak mi się bardziej śmiesznie podobało. O kurde. Ciekawe jak się wychylało, nie pamiętam w ogóle. Kontrolę? No tak, kontrolem. Dobra. Nawet poszło. O, czekajcie, ktoś jeszcze jest. Dobra.
Weźmiemy teraz sobie naboje. W sumie to będzie dobre rozwiązanie dla mnie. I weźmiemy sobie życie, bo widzieliście, tam trochę na sobie poszło później. Dobra. Chłopak nie zdążył nawet mnie uderzyć. Nawet w sumie dobrze, że tak poszło. Dobra. Dobra. Dobra, dwóch poszło idealnie. Tak miało być. Dobra, weźmiemy tam Sona od nich. I spróbujemy ich tam Sona załatwić. Mamy pistolet. Chyba nam lepiej idzie z pistoletem. Dobra. Poszło z dwoma. Łatwo. Dobra, z trzema już. Dobra, no to nawet dobrze poszło. Szybciutko. Mamy lepsze karabiny tutaj. Mam nadzieję, że boss jeszcze żyje. Dobra, żyje. Pistolet bardziej celny do takiej zabawy. Przynajmniej, no wiadomo, że karabin jest, nie jest dobry przy chowaniu się przy murze. Uzi nie było. Dobra, uciekamy. Teraz się przerzucę na pada. Będzie szybciej. Pamiętajcie, że policja... To nie było kiedyś tak, że oni szybko przyjadą. Chyba, że byli na miejscu. Telefony... Nie było telefonów. Ameryka to jest. To trzeba pamiętać, że Polska lata, nie wiem, 80. to była Ameryka lata 30. jeśli chodzi o technologię. Tam telefony połączali oczywiście. To nie mieli telefony w domu, ale to nie było takie na gminy. To było takie mniej więcej na 50 domów, może na 100, jeden telefon. Ale były. Więcej myślę, że niż w Polsce. Nawet nie mówię o tym samym okresie. Nawet myślę, że 5 lat później było więcej w Ameryce niż w dużych miastach, niż w polskich. Dobra. Ale zwialiśmy tutaj. Będzie dobrze. Dobra, wysiadamy z pojazdu. Wsiadaj z samochodu? Dobra, no wsiadam na to. Co ty chcesz? Dziwne, nie zapał mi jest od razu. No ale czasem skrypt nie zadziała. Pamiętajmy, że przy kilku milionach prób zawsze ktoś znajdzie jakiś błąd. O kurde. O kurde. Dobra, chłop się w majtkach bzykał i w skarpetach i w butach. No ale okej.
Let me catch my breath. Jesus, he's fast for a big guy. Don't let him get away! Dobra, zwiał. I w podwiązkach na kolanka. Dobra, gonimy go. Gonimy Carlosa. Gdzie ty gnoju jesteś? Dobra. Dobra, chyba ten zwiał. Nie? Dobra, zwiał nam. Jeszcze raz. Spróbujemy dorwać chłopaczka z polecenia. Dobra. Come back here, Carlo. They're going to kill me. Hey, we ain't finished. Dobra, jak się skiwało? Dobra. Dobra, gonimy go. Już wiem. Chyba mnie nie zjeje jednak. Dobra, tędy. Where is Carlo? Dobra, gonimy go. Ale chyba mi spitolił znowu. Spitolił mi znowu. Nie wiem za bardzo, jak ucieka. Jesteś dobry. Ja oczywiście jestem słaby jeszcze. W uciekaniu. Ale zaraz go dorwę. Już teraz bardziej będę wiedział, jak go gonić. Będę widział przynajmniej. Dobra, tak się przebiega. Get back here now! I can explain. Think about this, Tom. Please. Let me talk to the boss. I can explain everything. Dobra, gonimy go teraz, dobrze. Już mi nic wieje. Dobra, dorwałem go. Chłopak nie uciekł, w sumie po drabinie to nie ma szans. Dobrze, że tego nie pokazują. Dobre ujęcie. Tu się baczkowali. W niewolę brać, czy coś takiego. Hey Sergio, how are you? Keeping out of trouble? Sure. Who's this? Wait a minute. Is that Gordy? It is. Hey Gordy, how you doing? Buddy Hopley recognized you. What'd he do? You said you were having some trouble down at the docks, right? Yeah, it's nothing I can't handle. Yeah, well, I did some asking around. This asshole was planning a strike. Strikes are no good for business. Unless you don't want to call him for it, right? Right. So I decided the union needed a little change in leadership. Is that all right with you? Of course. Now, what about that other thing? Się będzie działo tutaj, chłopaki, będzie się działo. Salieri's still alive. God damn it! What happened? I don't know yet. Crew we sent is dead. Restaurant's all shot to hell. Stop your crying. Trying to have a conversation here. What about
Cacochcalo. Found him with his head smashed in like a fucking watermelon. Never seen anything like it. So the area must have figured color was the rest. God damn it. Even hear myself think. It's gonna be a war. I told you to shut the fuck up! We've been at war since Kill Papone. It's just out in the open now. What do you want me to do? Make your rounds. Tell little boys to keep their eyes peeled and the powder dry. Okay. Put the word out. No to się będzie działo tutaj już. Just keep your head down, little brother. You too, Don Morello. No to blokowaliśmy kolejny etapik. Lecimy dalej. W sumie mamy dopiero 17 minut do grania, więc nagramy jeszcze 13 minut w odcineczku, a może trochę więcej. Dalej jesteśmy w 1935 roku, czyli 4 lata przed wojną. Morello tried to kill the Don. Hey, you need it up the stairs. I'll go straight up. It's war, Tom. From today we are at war. Myślałem, że twarz będzie lepiej wyglądał. Tam w sumie też. Słabo wygląda. Naprawdę słabo. Taki rej trochę z dupy, za przeproszeniem. Na remaster i na to, co zaprezentowali w pierwszej części, no to uważam, znaczy w pierwszej części w oryginale na tamte czasy, to te twarze po trochę powinny być takie bardziej logiczne. To są takie wklejone balony, zobaczcie, wyglądają identycznie. Jeden większy nos, drugi mniejszy, ale ryj tak jest ten sam. Dobra, chyba muszę iść na górę, ale możemy to tutaj poprzeglądać, co tam ciekawego zostawili nam. Tak wiem, wiecie, no zobaczymy grę 10 lat temu, ona jest bardziej pusta, to wszystko jest mniej zrobione, tak samo jest tutaj. Hey, it's true that Don slipped Carlo the bump, not you? Yeah, wasn't pretty. Still blood in his veins, huh? Less than Carlos. Dobra, pogadam z jakimiś chłopakami, którzy nie mają nic do powiedzenia. Dobra, idziemy po schodach na górę. No wiadomo, że każdy na piętrze siedzi, bo też bym siedział na piętrze, bo jednak mogłem ustawić więcej gości do ochrony, żeby do mnie doszli. I też zrobiłem sobie jakieś wyjście takie awaryjne, specjalnie dla mnie. Morell's got the cops, the politicians, and even some judges in his pocket. We can't afford to bite them all off, so we need to scare them into abandoning Morell's sinking ship. We bump off the right idiot, the rest are going to realize sticking with Morello ain't too good for their health. First in line for the pine box is this asshole, Galati. The counts are still seeing red over his dead kid, so he's never going to turn on Morello. Christ, that guy's been giving us fits since 32. Let me take care of him, boss. Why do you think you're here? Then he's got it all figured out. The counselor is celebrating his birthday with a big shindig on a steamboat. He's pulling out all the stops. Booze, broads, fireworks. He's even giving a speech to the press. What kind of security? Just in normal detail, a few guys with Roscoe's. None of the other fellas are gonna do dick to protect that piece of shit. Okay. I'll talk my way to the party, put two in his head. Slow down, Junior. Galati's corrupt, but he ain't stupid. His crew be searching everyone who comes on board, so you can't be carried. So, what? Throw him overboard, see if he can swim. Don't go getting creative on me. You're still going to shoot him, for fuck's sake. When you get on deck, you make for the head. We got a janitor on the take, and he's planted a revolver in the bathroom. And then you just cool your heels. Mingle. Try not to look like a hatchet man until Galati makes his appearance. You wait for that bastard to start his speech, and only then do you put one between his eyes. We want it done in public to get people talking. Sure.
But you got a plan for getting back to shore? Sam and Paulie are down the docks working on that. You meet up with them there, and they'll fill you in on the rest of the details. Okay. The lot is done, boss. No, to ładnie. Będziemy tutaj zaczynać ciekawą akcję. Dobra, idziemy tutaj. Tak sobie patrzę sobie, wiecie. W tą grę nam rzadko dosyć. I tak porównuję ją do Mafii troszeczkę jedynki, ale też porównuję do gier, nie wiem, jakiś Mafii trójki, GTA. I gra jest bardzo ładna na zewnątrz, ale jeśli chodzi o domy, są puste. Naprawdę zawiodły mnie troszeczkę, że mogli to zrobić troszeczkę ładniej. Trochę bardziej postarać. No, niektóre pokoje jak ten są ok, no ale są puściutkie. Jakieś tam gówna są w tych pokojach położone. Można było to bardziej dopracować. Gdy się przejść. Zamknięta maszyna. Dobra, spróbujmy tędy. Jak widzimy, tutaj mamy też drzwi. Widać to na mapce na dole, którędy można przejść. Ale nie wiem, co jest wyjście jakieś. Nie, chyba nie ma. Dobra, to wejdźmy tyłem. I przejdziemy naokoło. Dobra. Dojść do portu. Tam jakąś furkę, więc tutaj nie wejdziemy. O, nie możemy? Tą furą? Przecież na piechotę się nie uda, no. Do portu. Dobra. Nie, spróbuję jeszcze raz. Może mi się wydawało. Nie, no to tym się wychodziło, dobra. To jest jakieś zajęte auto. Udam się taksiówką. Mam nadzieję, że jakaś taksa pojedzie. Jak nie, to się ukradniemy. A tam jest, no tak jak w dwójce. Powiem wam, że grafika mnie trochę zawodzi. Jest ładna, jest pięknie, ale no, brakuje tego czegoś. O, to jak jest jak w dwójce. Też były takie akcje. Dobra, zwiedźmy auto, żeby nikt nie powiedział, że było gorsze. Dobra, ale jedzie, no ale jeździ fajnie się, no jeździ się fajnie. Widać, że są samochody za 30, a nie jakieś nowe z 80, czy tam wiesz, wiecie, już nowsze. Jak czasem w GTA było. No, że mi brakuje tylko grafiki, dlatego że nie mamy rozdzielczości takiej, jak miałem zawsze, czyli w 2K. Że full color jest rozmazane troszeczkę. No, jak siedzimy blisko tutaj. No, przy tej odległości, jak oglądam, to full color może być rozmazane. Ale mam nadzieję, że niedługo będziemy nagrywać w 4K. Mam zamiar sobie kupić taki monitor fajny 4K 32 cale. To jest taki plan. No, może słabo będzie troszeczkę z moją kartą graficzną, ale kartę też wymienimy. Dobra, lecimy tutaj na dół. Zobaczymy, jak będzie z portem. Dobra, musimy sobie kupić bilety. Musimy kupić jakieś bilety. Jest jakieś żarcie. Dobra, spróbujmy od razu wejść.
throws the swellest parties. Staff only. Get in line. I hope. You know this whole shindig? Znajdź sama. Dobra. Panie Samie. Gdzie pan jest? The finest family in the city. No doubt in my mind. Who's done more? And all this after the loss of his son. Dobra, szukamy Samika. You got an invite too? Oh, did you hear there's gonna be fireworks? You don't look like a guy with an invite. I got friends. Just not these kind of friends. Well, I'll tell you what I got. Sailor back there who works on the steamer. His head fits something heavy. But his dandy white suit's fine. Thanks. I'll go find him. No to ja poszukam, poszukam, no panowie, ja poszukam, wszystkiego poszukam, no. Dobra, zobaczmy co tu jest. Karty. DJ-a. Szatnia sportowa albo marynarzy. W lewo to raczej nie wyjdę, więc spójrz okamy. Dobra, zobaczmy tutaj. Dobra, czytam notkę. Dobra, nieważne. W sobie ta notka nic nie daje. Zobaczmy tutaj. Wam pokażą. W kibelku. O. Panie marynarzu, to się panu wydarzyło tutaj. Bardzo słabo. O. Chyba wejdziemy na pokład, marynarz się trochę schlał. No, you'd get a real job someday. So remember, play it cool. When you've gone some ways over the water, find the gun. The janitor stashed it in the bathroom. Sure. Then get up on the roof. Wait for Galati's speech and pop him when he's done. My own family. How do I get away? Polly's borrowed a speedboat. After the speech, there's fireworks. We'll come soon as we've seen them. You better be there on time. Don't worry. It'll go smooth like eggs and coffee. But we need to trust good time. The outfit don't get messed up. Keep it. You the new guy? Yeah. Christ, you took your time. Dobra. Nowy guy. You think he's gonna pull this off? Sure as shit gonna kill Galati. Getting off that boat? Well, he's gonna need a guardian angel. You don't need no fucking angel. Got us looking out. Dobra panowie, po tym filmiku kończymy. Kończymy odcinek na parowozie. Was gonna go clean the bathrooms. Heard some guests complaining. You're volunteering to clean toilets? Whatever. You got a rag there? I can't afford check to every keep deck. The house warm anymore. So the guy next door brings his firewood every now and then. Dobra, chłopaki, będziemy tutaj kończyć. Dzięki za oglądanie. Woda słabo wygląda. Jakby ją, nie wiem, narysowali kredką. Mafia wygląda dobrze w porównaniu tej pierwszej, ale brakuje dopracowania. Mamy 2020 rok tej gry. Dwa lata po wydaniu. A czasem czochę myszką. Zobaczę na statki. Nie, bitmapy.
Nie wygląda to dobrze. Pokład? Okej. Okay. Ludzie? Słabo. Mam nadzieję, że niedługo kupię lepszy monitor i w 4K będzie to wyglądało zajebiście. Dobra, działamy dalej. Zapraszam na kolejne odcinki. Dzięki.